Eksplozja w polskim sklepie w Holandii. To kolejny atak. Holandia. W polskim sklepie doszło do eksplozji. Do sklepu z polskimi produktami wrzucono ładunek wybuchowy, który spowodował pożar. Zdarzenie miało miejsce w Lelystad w środkowej Holandii. To kolejny atak na sklep z polskimi produktami w tym kraju. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Lelystad nastąpiła eksplozja w polskim sklepie, podał dziennik The Telegraph. Nie ma informacji o ofiarach. Do zdarzenia doszło około godzina 3.30. Jak informuje gazeta, do supermarketu wrzucony został ładunek wybuchowy, który spowodował pożar. Kolejny atak na polski sklep. Funkcjonariusze policji na miejscu badają okoliczności zdarzenia. To kolejny atak na polski sklep w Niderlandach. Wcześniej dochodziło do nich w grudniu 2020 roku oraz na początku i w czerwcu bieżącego roku w Alsmeer, Heswijk, Dinther, Beverwijk i Tilburgu. Policja powołała specjalny zespół, który miał zbadać, czy nie mają one ze sobą związku. W czerwcu zatrzymano czterech podejrzanych, którzy przebywają obecnie w areszcie. Sklepy prowadzone m.in. przez Kurdów. Holenderska prasa używa sformułowania polskie sklepy, ponieważ markety mają polskie nazwy i sprzedawane w nich są produkty z Polski. Najczęściej jednak sklepy te prowadzone są przez kurdyjskich przedsiębiorców.